błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Cichość jest powiązana z darem rady. Duch Święty staje się naszym doradcą i prowadzi nas i doradza nam, w jaki sposób możemy ufać Bogu w różnych okolicznościach naszego życia. Duch Święty jest naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem. I ta cichość jest cnotą, która przeciwstawia się grzechowi gniewu, grzechowi ulegania jakiejś takiej popędliwości. Duch Święty pomaga nam wytrwać na drodze Bożej. Cichość jest szczególnym upodobnieniem się do Chrystusa, który mówił, że jest cichy i pokornego serca. Kiedy będziemy cisi i pokornego serca, mówił Chrystus, to znajdziemy ukojenie dla naszych dusz. Bo taka gniewliwość i popędliwość jest czymś, co przywiązuje nas do tego, co od nas zależy w naszym życiu. Zazwyczaj ten grzech gniewu pojawia się z tego i wyrasta z tego, że jestem przywiązany do jakichś moich planów. Jestem przywiązany do mojego egoizmu, jestem przywiązany do moich wyobrażeń. A cichość przywiązuje mnie do Bożego prowadzenia w moim życiu. Jestem prowadzony przez Boga i jestem od tego zależny. Niezależnie od tego, czy rozumiem, czy nie rozumiem tego, co się w moim życiu teraz dzieje. Oto sługa mój, wybrany mój, w którym mam upodobanie, nie będzie wołał, ani nie będzie podnosił głosu, nie będzie miał względu na osoby i nie będzie słyszeć jego głosu na ulicy. Trzciny nadłamionej nie skruszy. To jest Chrystus, to jest proroctwo proroka Izajasza, które mówi o Nim, który był cichy i pokornego serca. Cichość pozwala nam wytrwać na Bożej drodze. Cichość jest związana z nadzieją w naszym życiu. Jest to taka wewnętrzna ufność w Bożą interwencję. To jest oparcie się na Bogu, który jest skałą. To jest oparcie się na Jego Słowie. Ja wiem, że na tym mogę się oprzeć. Ja nie muszę przeprowadzać swoich planów. Nie muszę od tego być zależny. Tak jak Słowo Boże mówi o tym, że jeżeli nazwiesz szabat Pana dniem świętym i nie będziesz przeprowadzał swojej woli, jeżeli dasz Bogu taką przestrzeń do odpoczynku, jeżeli dasz Bogu przestrzeń szabatu w twoim życiu, cichość jest tak naprawdę wejściem w odpoczynek Boga. I wejście w tą cichość jest tym większe, im dusza bardziej żyje umartwieniem i ofiarą. Bo umartwienie i ofiara są składaną ofiarą Bogu z naszych żądz pożądliwości. I tylko w takim klimacie, kiedy ofiaruję nieustannie swoje zaparcie się siebie, moje niezadowolenie, mój brak komfortu, wchodzę w taką przestrzeń panowania nad sobą. I to mnie wprowadza w łagodność. Staję się człowiekiem łagodnym. Kiedyś w kościele mówiono sustine et abstine. To znaczy znosić i cierpieć. Im więcej język się wyrywa, im bardziej coś mnie uraża, można to znosić. Można się zaprzeć tych słów, które mi się pojawiają w ustach. Można to znosić i zapierać się siebie. Chociaż to mi przynosi jakieś wewnętrzne cierpienie, ale ja wiem, po co ono jest. Święty Ludwik w traktacie pisze tak. Dusza, która to nabożeństwo wiernie praktykuje, za nic uważa wszystko, co sama z siebie myśli lub czyni.
by zbliżyć się do Chrystusa lub z Nim przynajmniej rozmawiać. Szuka ona oparcia i znajduje upodobanie jedynie w zamierzeniach i intencjach Maryi. Dlatego ćwiczy się ona o wiele bardziej w pokorze niż dusze, które działają same z siebie, które w sobie i we własnych zamiarach mają upodobanie i na własne liczą siły. Toteż dusza taka Bogu oddaje o wiele większą chwałę, bo wychwalają Boga doskonale tylko pokorni w duchu i cichego serca. Widzimy, jak bardzo w tym fragmencie brzmi też to, o czym wcześniej mówiliśmy, brzmi ubóstwo. Te wszystkie przestrzenie życia duchowego, one są ze sobą bardzo związane i są bardzo od siebie zależne. I tak mieć upodobanie w intencjach Maryi i to mieć przed oczami swojego serca, o tym mówi święty Ludwik. I tylko taki sposób życia, takie skoncentrowanie pozwala mi uwolnić się od gniewliwości, od popędliwości, która chce mnie ściągnąć z Bożej drogi. Ale jeżeli żyję intencjami serca Maryi, to mogę być pewien, że jestem na dobrej Bożej drodze. Można też zapytać siebie właśnie w kontekście gniewliwości, która się pojawia, w kontekście wybuchów złości, które są przeciwne cnocie czysto cichości. Jak reaguję, gdy inni uświadamiają mi moją grzeszność? Co innego samemu mówić, że jestem grzesznikiem, a co innego, kiedy inni mi ją uświadamiają? Była taka zabawna historia o pastorze protestanckim, który prowadził spotkanie modlitewne i mówi: Panie, jestem wielkim grzesznikiem, jestem tak wielkim grzesznikiem, ale staję teraz przed Tobą, Panie. I zaraz obok podchodzi jego brat, kładzie mu rękę na ramię, mówi: tak, Panie, Ty widzisz, jakim on jest wielkim grzesznikiem. I mówi: no co, to ja nie przesadzaj, nie? Właśnie, jak reagujemy na to, kiedy inni mówią o naszej grzeszności, kiedy inni uświadamiają nam naszą grzeszność. I tu jest cała przestrzeń walki z własnym egoizmem, zapierania się siebie i pełnienia Bożej woli, żeby zapierać się swojej woli. I ta cichość, która jest fundamentem łagodności, ona wprowadza mnie w wytrwałość. Chrystus mówi: przynosicie owoc przez swoją wytrwałość. Nie będzie w nas wytrwałości, jeżeli nie będzie łagodności. Nie będzie łagodności, jeśli nie będzie cichości. A nie będzie cichości, jeżeli ja sam nie oprę się na Bogu. Tak naprawdę cichość pozwala mi oprzeć się na Bogu. Wtedy, kiedy oprę się na Bogu, wtedy to rodzi we mnie łagodność. Łagodność rodzi wytrwałość. Wytrwałość przynosi owoc. Ale zaczyna się od cichości. I kiedy jestem cichy, kiedy wchodzę w cichość, to także inni mają oparcie na mnie. Mogę być stabilny, bo swoją stabilność mam w Bogu. Maryjo, prosimy Cię o to, abyś wprowadziła nas w tą przestrzeń cichości w naszym życiu, żebyśmy mogli oprzeć się na Tobie, na oddaniu się Tobie, abyśmy mogli oprzeć się na woli Bożej, aby to w nas zrodziło łagodność i wytrwałość, abyśmy mogli przynieść Boży owoc.